Witam Państwa serdecznie w kolejnej wideorecenzji. Tym razem pod lupę trafia Gallipoli Pawła Korzeniowskiego. Na początek krótki rys historyczny. W chwili wybuchu I wojny światowej Turcja była już tylko cieniem dawnego imperium. Niemniej jednak pod jej kontrolą były kluczowe cieśniny prowadzące do Rosji przez Morze Czarne. W sierpniu 1914 roku do Turcji uciekła niemiecka eskadra śródziemnomorska składająca się z krążownika liniowego Geben i małego krążownika Breslau. Często podaje się obie nazwy obok siebie, ale należy mieć na uwadze to, że to są dwie zupełnie różne klasy okrętów i tytuł wspomnień Das Teufelschiff und seine kleine Schwester, czyli diabelski okręt i jego mała siostra, doskonale oddają, czym były Geben i Breslau. Niemieckie okręty podniosły tureckie bandery, ale załogi pozostały te same. Nic zatem dziwnego, że wkrótce Turcja została wepchnięta do I wojny światowej. Po stronie państw centralnych oczywiście. W związku z tym u wybrzeży cieśniny Dardanelle przybyła wkrótce eskadra brytyjsko-francuska. Przymierzeni w swojej naiwności zakładali, że okręty dadzą radę przedostać się na Morze Marmara, podpłynąć pod Konstantynopol i zmusić sułtana do kapitulacji. Jednym z głównych orędowników tejże operacji był Winston Churchill, ówczesny pierwszy lord admiralicji. I ta sprawa prawie że go kosztowała karierę. Po pierwszych pojedynkach między eskadrą francusko-brytyjską, w zasadzie brytyjsko-francuską, a tureckimi fortami w lutym 1915 roku, kluczowa bitwa rozegrała się 18 marca. Sprzymierzeni posiadali oczywiście trałowce, ale były obsadzone przez załogi cywilne, w związku z tym nie prowadziły one działań skutecznie, ani też ofiarnie. I to właśnie nie baterie artylerii, a miny siały największe spustoszenie. Uszkodzone zostały francuskie pancerniki Galois i Suffren, a zatonął Beauvais. Brytyjczycy zaś mieli uszkodzonego Inflexible, a zatopione Irresistible i Ocean. Okazało się zatem, że flota nie jest w stanie przedrzeć się przez te umocnienia. W każdym razie okazało się dla wojskowych, bo chyba dla każdego było to oczywiste. W związku z tym wciągnięto w to armię. I to teraz desant na lądzie miał otworzyć drogę okrętom, które miały przy okazji ten desant wspierać. Dowódcą Mediterranean Expeditionary Force, czyli Śródziemnomorskiego Korpusu Ekspedycyjnego, został generał Sir Ian Hamilton. Siły te składały się z ochotników australijskich i nowozelandzkich, połączonych w ANZAC, czyli Australian and New Zealand Army Corps, generała Williama Beardwooda oraz Royal Naval Division, także regularną 29. Dywizję Piechoty, a także francuski Corps Expeditionnaire d'Orient. Lądowanie przeprowadzono 25 kwietnia 1915 roku. W zasadzie nie mając jeszcze ani sprzętu, ani umiejętności, więc miejscami była to rzeź, naprawdę rzeź, gdzie żołnierze nie dawali rady zejść na ląd. W innych miejscach udawało im się zejść na ląd, nie napotykawszy poważniejszego oporu, ale dowódcy nie wiedzieli, co robić, więc najczęściej umacniali się na zdobytych pozycjach zamiast iść w głąb terytorium wroga, żeby sparaliżować jego obronę. Zbłądzili Australijczycy, którzy lądowali nie w tym miejscu. Mało tego, właśnie tam była okazja opanowania dominujących wzgórz. Pierwszego dnia był na to największe szanse, ale tę możliwość zmarnowano i później przyszło Australijczykom naprawdę wielką cenę płacić za próby zajęcia tych pozycji. Turcy oczywiście zdawali sobie sprawę, że nieprzyjaciel planuje desant w tym rejonie, w związku z czym rozmieścili tam 5. armię, którą dowodził Otto Liman von Sanders, niemiecki generał, szef misji wojskowej w Turcji. Także znalazł się tam pułkownik Mustafa Kemal jako dowódca dywizji i z ofiarnością walczyli, żeby powstrzymać siły desantujące. Warto tu przypomnieć, że zupełnie nie sprawdził się jako dowódca 29. Dywizji generał Elmer Hunter Weston, który się później nie sprawdził jako dowódca 8. Korpusu walczącego pod Gallipoli, bo z nieznanych mi przyczyn awansował. No i ponownie
nie sprawdził się nad Sommą, gdzie jego korpus na nieszczęście dla żołnierzy pod jego dowództwem wylądował i został zmasakrowany pierwszego dnia. Generalnie rzecz biorąc, działania dość szybko przyjęły charakter wojny pozycyjnej, w której jakiekolwiek próby ofensywne, czy to ze strony tureckiej, czy sprzymierzonych, kończyły się ogromnymi stratami przy żadnych lub minimalnych zyskach terenu. Więc było już oczywiste, że desant nie spełnił swojego oczekiwania, nie dał rady otworzyć drogi flocie. Niemniej jednak postanowiono jeszcze raz przeprowadzić generalną ofensywę w sierpniu 1915 roku, łącznie z desantem Zatoce Suwla. Niemniej jednak zasadniczo powtórzono wiele błędów, zwłaszcza tych z nie pogłębiania przyczółka natychmiast, tylko oglądanie się na sąsiadów i pilnowanie swoich skrzydeł. W związku z czym Turcy zdołali opanować sytuację i w zasadzie znowuż rozgorzała wojna pozycyjna, która pochłania miała ogromne straty i to nie tylko ze względu na walki, ale był także wysoki odsetek strat niebojowych. Po prostu warunki na półwyspie były straszliwe i nawet po prostu chcąc przetrwać zimę, no należało liczyć się z ogromnymi ubytkami z szeregów. W związku z tym alianci postanowili ewakuować Gallipoli i tym samym przyznać się do klęski. I Gallipoli obok Kut el Amara i zdobycia Baku jest jedną z trzech większych zwycięstw tureckich w całej wojnie. Oprócz recenzowanej publikacji na ten temat można poczytać w niewielkiej broszurce z serii Największe bitwy XX wieku autorstwa Krzysztofa Kubiaka. To jest tylko taki zarys. Dalej Paweł Korzeniowski napisał jeszcze Nieśmiertelna dywizja na Gallipoli, walki 29. Dywizji Piechoty na Półwyspie Gallipoli w 1915 roku, ale przyznam, jej jeszcze nie czytałem. Jest też świetna książka z serii Ten piękny wiek XIX, wydawnictwa Arkadiusz Wingert. Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim, sierpień 1914, marzec 1915, autorstwa Piotra Nykiela. Myślę, że świetnie ona uzupełnia się z recenzowaną tutaj monografią, gdyż dotyczy tego wstępnego okresu działań marynarki. Teraz czas zapoznać się z treścią tej dość obszernej, bo ponad 600-stronicowej książki. Jeżeli chodzi o treść monografii Pawła Korzeniowskiego, to składa się ona z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich, preludium, zawiera rozdziały takie jak geneza, który przedstawia, w skrócie oczywiście, okoliczności przystąpienia Imperium Osmańskiego do wojny, a także sytuację strategiczną Wielkiej Brytanii. Drugi rozdział to działania morskie w rejonie Dardaneli, łącznie z planami brytyjskimi, jak i osmańskimi przygotowaniami, no i te słynne działania eskadry morskiej. Kolejny rozdział przedstawia siły stron, wojska lądowe Ententy oraz Imperium Osmańskiego i tutaj no, dużo lepszy opis armii brytyjskiej niż w mojej marnie 1914, co tu kryć. Oprócz tego mamy ANZAC, Korpus Ekspedycyjny Orientu, czyli Francuzi oraz oczywiście podstawowe informacje o armii Imperium Osmańskiego. Następny, ostatni rozdział tej części to utworzenie śródziemnomorskich sił ekspedycyjnych i przygotowanie do lądowania na półwyspie Gallipoli. Druga część nosi znamienny tytuł Inwazja i jakby tu się spodziewać czegoś innego, dotyczy lądowania na półwyspie Gallipoli 25 kwietnia z omówieniem działań dywersyjnych, sił obrony i z podziałem na pas ANZAC i 29 Dywizję Piechoty, gdzie to naprawdę było groźnie, no i gdzie rzeczywiście generał Hunter Weston zasłużył już wówczas na swoją reputację późniejszą. Kolejny rozdział to zmagania na przełomie kwietnia i maja, już są mniej dokładnie omówione, bo rzeczywiście, jak argumentuje Paweł Korzeniowski, początek był kluczowy. To zresztą w książce widać. Następny, ostatni rozdział tej części to wojna pozycyjna. W zasadzie taka wyżynanka jak na froncie zachodnim. No i część trzecia nosi tytuł Przesilenie. Znajdują się tam rozdziały takie jak lokalne operacje czerwiec-lipiec, no czyli właśnie lokalne wyżynanie. Dalej ofensywa sierpniowa, gdzie ostre ataki na odcinku ANZAC. No i oczywiście lądowanie Suwla, tak, kolejny rozdział z lądowaniem, próbą wznowienia ofensywy, oraz rozdział ostatni, akt, który przedstawia ewakuację. Mamy oprócz tego zakończenie oraz aneksy. W aneksach mamy Ordre de Bataille z 25 kwietnia 1915 roku, czyli lądowania, zarówno sprzymierzonych, jak i oczywiście tureckie. Następnie mamy Ordre de Bataille z okresu ofensywy sierpniowej oraz załadunek MEF
przed lądowaniem na półwyspie Gallipoli. Czas na analizę bibliografii wykorzystanej i naprawdę wykorzystanej przez Pawła Korzeniowskiego. Bibliografia Gallipoli Pawła Korzeniowskiego, biorąc pod uwagę zastrzeżenie w tytule, że dotyczy działań alianckich, robi naprawdę imponujące wrażenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o źródła archiwalne. Mamy materiały z Australian War Memorial w Canberrze, z Imperial War Museum z Londynu, z Little Heart Center for Military Archives, King's College z Londynu, francuskie, proszę mi wybaczyć moją francuszczyznę, Service Historique de la Défense z Paryża, The National Archives z Londynu. Następnie źródła drukowane, to są regulamin, instrukcje, wspomnienia i relacje oraz historie, najróżniejsze jednostek czy oficjalne historie I wojny światowej. Jeszcze mamy tu publikacje, oczywiście dominujące są w języku angielskim, ale zdarzają się także po francusku i niemiecku. Te tutaj mogły być trochę bardziej wykorzystane, no ale dobra, to i tak jest strona drugorzędna. Są także anglojęzyczne materiały dotyczące strony tureckiej i również przetłumaczone na angielski dwa tomy oficjalnej tureckiej historii I wojny światowej. Także rzut oka na bibliografię świadczy już o tym, że mamy do czynienia z publikacją poważną, tak, i że autor prowadził poważne badania. To przy czym nawet na tym kanale są recenzje książek, które bibliografię są liczne, ale już rozstrzał tematyczny i luźność w związku z tematem książki sugeruje, że to poważne nie jest. Natomiast tutaj są to publikacje dotyczące Gallipoli. Mało tego, po przypisach widać, że z tych źródeł, zwłaszcza źródeł, autor naprawdę obficie korzystał. Kilka słów na temat tabel, map oraz ilustracji zamieszczonej w książce Gallipoli. Paweł Korzeniowski wzbogacił swój tekst mapami, tabelami i schematami. Jeżeli chodzi o tabele, to jest ich 8. Zawierają informacje o składzie załadunku francuskiego korpusu ekspedycyjnego Orientu, czy straty australijskie, czy organizacje poszczególnych jednostek, czy programy załadunku, a że uzupełniają tekst, podobnie schematy jak struktury organizacyjne. Natomiast oczywiście najważniejsze z tego wszystkiego są mapy. Mamy ich aż 23. Nie są one wprawdzie całostronicowe, no ale co do czytelności nie ma najmniejszej wątpliwości, że takowa jest. Paweł Korzeniowski dodał zresztą symbole zastosowane w mapach przy ich spisie, także jak ktoś ma problemy z takimi klasycznymi symbolami typu dywizja, brygada i tak dalej, no to właśnie może się przy okazji tego nauczyć. Mapy, z tego co wiem, autor rysował samemu i naprawdę mu to wyszło, tak, ułatwiają zorientowanie się w tych poszczególnych batalionach, często ze sobą przemieszanych wbrew woli dowódców. Jeżeli chodzi o warstwę ilustracyjną, również na końcu książki znajdują się zdjęcia. To już jest raczej takie dodatkowe uzupełnienie, pokazuje, jakie tam były warunki służby czy warunki terenowe, aczkolwiek do zrozumienia tekstu nie są tak niezbędne jak mapy, ale też są w moim odczuciu ciekawe i dobrze ilustrują działania prowadzone na półwyspie. Jak wspomniałem to już wielokrotnie na tym kanale, nie ma książek bez wad, także i tu by się znalazły pewne rzeczy, które poprawić można. Zatem czas na analizę potknięć Pawła Korzeniowskiego w jego Gallipoli. Pierwszą grupą błędów to anglicyzmy. Tu reprezentant sezonowani żołnierze armii regularnej. Jak nie mam było seasoned, czy jak to się po angielsku wymawia, czyli zahartowani. Sezonowane to może być drewno, a w zasadzie powinno być drewno kominkowe. Natomiast żołnierze mogą być zahartowani, zaprawieni czy doświadczeni. I takich już drobniejszych, nie aż tak ostrych anglicyzmów też się parę w tekście znajdzie. No, niech ten jeden będzie przedstawicielem. Kolejna grupa błędów, też językowo-redakcyjnych bym to nazwał. Na stronie 29, oprócz powtórzeń map, to też jest kolejna grupa błędów, błędnej odmiany nazwiska Nykiela, mamy powtórzenie.
proszę zobaczyć, w tekście głównym, jak i w przypisie jest ta sama treść. Taka sytuacja też istnieje na stronach 131 i 135. To są przykłady takich powtórzeń na różnych stronach, czy strona, tekst główny i przypis. Można byłoby jeszcze parę znaleźć. No, z merytoryki nie znam się na bitwie pod Gallipoli nawet ułamku tak dobrze jak Paweł Korzeniowski, więc tylko w kwestiach pobocznych mogę coś wyciągnąć. I tak tutaj na przykład mówimy o nabojach w magazynku, a nie pociskach. Pocisk to jest to, co wylatuje z lufy. Natomiast nabój to może być zespolony bądź amunicja rozdzielnego ładowania. Tak, to jest to, co wkładamy do komory nabojowej, nomen omen. Inną kwestią jest stylistyka. Nie jest tragicznie, czytałem gorsze książki pod tym względem, ale pewne powtórzenia łatwe do uniknięcia, tak, było, nie było, wydawnictwo uniwersyteckie wydawało, można byłoby tego zrobić. Tu mamy przykład strony 175, czy strony 200, gdzie lotniczą lotnictwo, tak. O, taki ciekawszy przykład ze strony 353, minut, dowódcy podwładni, wytyczne, nacierała. No, tego typu stron w książce też by się jeszcze parę znalazło. To są tylko takie przykłady reprezentatywne. Natomiast poza tym merytorycznie wydaje mi się, że jest dobrze. W każdym razie jestem za cienki, żeby móc jakieś uwagi formułować pod tym względem. Czas na podsumowanie. Mi książkę czytało się bardzo przyjemnie, aczkolwiek zmotywowałem się, żeby to zrobić szybko, bo czytałem ją służbowo jako recenzent rozprawy habilitacyjnej. Niemniej jednak było to z wielką przyjemnością i wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Żałowałem tylko, że nie czytałem opisu Armii Brytyjskiej zamieszczonego w książce, zanim pisałem swoją marnę, bo pewne rzeczy są tam znacznie lepiej i klarowniej przedstawione. W związku z tym nie mogę ocenić książki inaczej jak 5. No, jeżeli ktoś by chciał za te powtórzenia i inne tam stylistyczne potknięcia, to może jeszcze odjąć od tego minusa, ale naprawdę z lektury jestem zadowolony. Było to dla mnie czystą przyjemnością. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, polubienia tego filmu czy go skomentowania. Staram się odpowiadać na większość komentarzy. A jeżeli ktoś odczuwa niedosyt, to zapraszam do zapoznania się z innymi wideorecenzjami, czy wywiadami, czy moimi referatami, których część widoczna jest tu na ekranie.